Dotknąć króla. Dotknąć króla. Kim jest król? Ci, którzy go dotykali. Ci, którzy go dotykali. Byli uzdrowieni, byli przemienieni. Czy dotknąć króla to jest coś cudownego. Jak wiemy, kim jest król. Jak on nam daje się poznać i objawiać w duchu. To jest Jezus, to jest wszystko, co mamy. Bo Bóg dał Syna. Wszystko, to jest wszystko, co mamy. To jest łaska. To jest miłość Boga. Właśnie w postaci Syna Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, że jak właśnie Jezus chodził po ziemi, to wszyscy ci, co Go dotykali, to byli uzdrowieni. Kobiety na krwotok, wiele tych sytuacji jest. W ogóle sam Jezus to po prostu zaciekawienie się tym, kim On jest i szukanie Go. I Bóg da się znaleźć, bo mówi to, jak będziemy szukać całym sercem, dam się znaleźć, tak? I jakby... Ja rozumiem Ewangelię tak... Bo Ewangelia jest jedna, tak? Ale jakby każdy z nas ją troszeczkę też może inaczej mieć objawienie od Boga, tak? I ja rozumiem Ewangelię tak, że ona jest przede wszystkim, to jest wszystko, co mamy. To jest Jezus, Jezus, krzyż, Chrystus ukrzyżowany i Ewangelia, która pisze, że wywiódł nieśmiertelność tak na światło. Czyli nie tylko tak, czyli to jest poznanie dla mnie w pierwszej kolejności, że ja byłem Barabaszem. Każdy był Barabaszem, czyli takim po prostu no, uświadomiłem sobie, ile mi Bóg przebaczył. Ile mi Jezus przebaczył, co mi przebaczył. I jak Ci to Duch Święty pokaże w sercu i pokaże Ci przy tym Jego majestat, Jego chwałę, że On przez nieba zszedł z tronu i tu przyszedł się zniewolić do jakiejś postaci niemowlęcia, w sianie jakimś się urodził. I gdyby Jezus jako Król Królów przed pierwszy raz na ziemię, to niby nie przeżył. To wiecie o tym. Rozumiecie, o co chodzi? Ale przyszedł jako człowiek, żeby nikogo tutaj w ogóle nie zdmuchnąć, że tak powiem. Jaki majestat w ogóle i jak zobaczysz później krzyż i jego i zbrodnia na krzyżu jaka była, bo to nie polały się trzy krople krwi i zobaczysz siebie w tych brudach, w tych obleśnych rzeczach. I kto za ciebie umarł i co ci przebaczono i to zrobione zostało z miłości do ciebie odwiecznej, to jest zmiana człowieka w sercu. Jak zobaczysz zbrodnię na krzyżu, mówię, zabójstwo jedynego człowieka takiego świętego i tak, i po drugie ten Bóg daje ci Ducha Świętego, a po trzecie daje ci też chleb z nieba, czyli samego siebie codziennie, tak, jeśli go przyjmiesz. Zobacz, jak Bóg postawił człowieka. To jest Ewangelia. Przebaczył jego grzechy, usunął jego ciężar, wezwał do chwały, o której powiem właśnie, bo Bóg nie tylko przebacza grzechy, ale On wzywa cię do chwały. Nie ma innej drogi w ogóle lepszej dla człowieka, żeby... Wiecie, ta droga właśnie zmienia człowieka. Od Barabasza, od drogi grzesznika, śmierdzącego grzechem po prostu, nienawidzącego, plującego na Boga, żyjący bezbożnie, zbawia go ktoś niezasłużenie, to łamie serce i wzywa go z drogi Barabasza na drogę chwały jego Syna. Bóg. I nie ma innej drogi, i nie ma lepszej drogi, i nie ma prawdziwszej drogi, i nie ma w ogóle, to nie ma co przyrównywać, bo On Cię wzywa do Jego chwały, żebyś Jego chwały zasmakował Jego samego. I na tej drodze będziesz Go poznawał. I to zmienia, to tam Cię Bóg będzie podnosił, leczył, opatrywał, objawiał Ci samego siebie. To tam jest przygoda człowieka, dla każdego. To zechce, wezwie imienia Jezusa i pójdzie za mną. Jezus mówi, pójdź za mną. To tam jest rozkosz. Pomimo różnych trudów na tej drodze, to Ty nie będziesz chciał zawrócić, bo jak On Ci się będzie objawiał. I dotkniesz króla, mówię. Dotkniesz jego chwały, dotkniesz jego płaszczu, dotkniesz jego szaty w komorze, o której właśnie mówię, żeby zabiegamy o relacje szukania Boga w intymności wpierw. I później Kościół. Szukajmy ludzi gdzieś, tak jak Duch Święty nas prowadzi, ale intymna relacja, tam bierzemy tej wody życia, tam dotykamy króla i on dotyka nas. I to tam dostajemy pierwszy zastrzyk. I to, jak posmakujesz, to już nie będziesz chciał innych rzeczy. Będziesz jeszcze próbował innych rzeczy, bo przemiana nasza jest powolna i na pustyni się odbywa. Jest przemiana serca. Będziesz mówił, że stare wino jeszcze jest lepsze, ale już to wino nowe, to będziesz znał coraz bardziej smak. I mimo jeszcze rozumiem swoich przypadłości, ty będziesz widział już. I przede wszystkim, co się zrodzi? Cel. Ten nowe wino. Cel.
Bo to nie jest tylko przebaczenie grzechu, Ewangelia, tylko to wezwanie do chwały, poznanie Jezusa, poznanie Boga. Bóg usuwa grzechy z ciebie, jeśli uwierzysz w Niego, w Jezusa, że to wziął, tak? Zradzasz się na nowo i ty masz i wszystko stare, co przeminęło, wiesz, o co chodzi? No stare będzie ci się przypominać w duszy, ale ty masz, jako nowy człowiek, ty masz życie wieczne i co za tym idzie, to jest poznanie Boga Jezusa Chrystusa, ale ty masz cel głęboko ukryty, przeznaczenie na tej ziemi jeszcze, w tysiącletnim królestwie być może i później w ogóle w życiu wiecznym. Ty to masz, w sobie są dary, powołania, masz szczęście, stworzony obraz Boga, On cię powołał łaską, zanim jeszcze byłeś w łonie matki. To jest prawda po prostu. Ty odkrywasz prawdę. Bo prawda jest tylko o tobie w Biblii. Nie ma innej prawdy o tobie. I to, ta prawda, jak jest żywa przez Ducha Świętego, to ty masz, tak człowiek ma nowy cel, nowe pragnienia. I jak on coraz bardziej widzi ten cel, i mówię, to on jakby sam będzie chciał się zmieniać pod wpływem miłości Boga, sensu nowego, celu życia, tak? Nie celu życia, że tu mu się poprawi na ziemi, że coś założy, rodzinę, że pracę. To jakieś rzeczy też mogą być, ale przede wszystkim celem jego jest poznanie Jezusa i chwały Jezusa. I to jest, mówię, droga z tej brudnej, grzesznej drogi na drogę Króla Królów. Jezus cię wybierze. Rozumiesz, bierze cię z tej drogi na tą, dzięki temu, co zrobi na krzyżu. I to jest jego dzieło. I on objawia ci siebie na tej drodze. I nie ma nic lepszego dla człowieka. Człowiek musi widzieć cel i sens. Musi czuć się kochany. I nie mówimy człowiekowi, zmieniaj się. Nie, Bóg nie mówi, zmieniaj się. Bóg jest miłością, nie szuka swego i kocha człowieka. I pod wpływem tego, że ty go doświadczasz w swojej relacji z Bogiem, to twoje serce, mówię, jest dotykane. I ty zaczynasz wierzyć w sercu na nowo, mieć nadzieję, że jest sens, że jest ktoś, kto mnie kocha. I rzeczywiście on jest. I ja wierzę, że on jest prawdziwy. I ja już sam chcę iść i się zmieniać dlatego. Bo jeszcze widzę, że mam jakieś dary, mam jakieś namaszczenia, mam powołanie na tej ziemi. Wezwany zostałem. I on mnie też, on chce objawiać swoją chwałę mi. On mnie przywieźć do swojej chwały. Wielu synów do chwały. I to jest Ewangelia. I Jezus jest drogą, prawdą, życiem. I ja mówię, że to jest, no w skrócie to jest on, to jest wszystko, co mamy. Mówię, dotknąć Króla. No. Możesz dotknąć Króla. I Król dotknąć może ciebie. I bo my, jak my nie mamy poznania Jezusa, to my sobie wyobrażamy, nie widzimy też jakby, że warto w ogóle, tak? Ale kiedy właśnie zaczniemy, że warto? No kiedy właśnie będziemy mieć doświadczenie Boga, tak? Jeśli uwierzymy, zawołamy do Niego i będziemy Go szukać całym sercem. I On przyjdzie, będzie się nam objawiał. I to, jak parę razy dostaniesz od Jezusa zastrzyk, jak On ci położy na tobie swoją rękę, to już nic nie jest takie same życie człowieka. To jakby do góry nogami ci wszystko się wywala. Całe priorytety. Bo ty jesteś już, patrz, kiedy On cię dotyka, to ty jesteś pod Jego stopami. Ale nie dlatego, że On chce taki, żebyś, tylko po prostu On taki jest, rozumiesz? I ty tam jesteś też najszczęśliwszy. To jest Ewangelia, mówię. To jest właśnie Ewangelia. Ona jest mocą Bogą, bo moc Boga cię zmienia. Nie tylko przebaczyła grzechy, nie tylko przebaczyła grzechy i wezwała powołaniem świętym, czystym. I na tej drodze właśnie zmiana człowieka serca. Mięsiste. Na obraz serca Boga. I Bóg w każdym inaczej się objawia. Bo Bóg jest Bogiem, może wszystko. I nie znamy Boga w 100%. Mamy tylko takie, wiecie. I On, Król Królów, chce zamieszkać w takim właśnie sercu. Takiego Barabasza. Mnie, ciebie. Złodzieja, chciwca, pyszałkowata, nienawidzącego Boga, ludzi brudnego w grzechach. I On za to umarł i chce zamieszkać człowieku i objawiać samego siebie. Bo to jest jedyny Król. Rozumiesz? Jedyny Król. Słodki jest Pan. I jak zobaczysz, że właśnie, że warto, to już ty sam zapragniesz zmiany. I to człowiek sam pragnie zmiany później i woła do Boga o zmianę. To dzieje się, mówię, nie może to być religią. Religia nie zasada. To się musi stać w sercu twoim. Zapragnij Jezusa.